Jest taki werset w drugim liście Pawła do Koryntian, 4 rozdział, 7 werset. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Czyli z jednej strony jest moc, chwała Boża, która jest na obliczu Chrystusowym, ale ona jest otoczona glinianym, albo tak, bo jest też tutaj taka do nawiązania tej sytuacji, że my jesteśmy ulepieni z prochu ziemi, czyli takie ziemiste naczynie. To wskazuje na to, że jest z jednej strony ta moc przewyższająca wszystko, a z drugiej strony takie słabe naczynie ziemskie. I mamy kilka przykładów odnośnie tego, że ta wierność po pierwsze jest patrzona kolektywnie, zbiorowo. Efezjan, drugi rozdział, pokazuje nam od 8 wersetu: albowiem łaską zbawieni jesteście, tu jest liczba mnoga, jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, tu liczba pojedyncza, kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, czyli znowu kolektywnie, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy, my, liczba mnoga, w nich chodzili. Niestety nie wszyscy chrześcijanie mają taki przywilej jak my, że mają wolność chrześcijańską w swoim kraju. I jeśli popatrzymy na tą niewiastę właśnie Rahab, to ona w zasadzie była w położeniu takim, że był totalitarny system królewski i ona tam za bardzo wiele nie mogła zrobić, ale mogła pomóc dzieciom Bożym, pomóc przedstawicielom Boga żywego. Też mamy w liście Piotra przykład Lota, który był też w bardzo takim ciężkim położeniu w Sodomie. Czyli można powiedzieć, że gorzej nie mógł trafić. I o nim jest napisane, że wyrwał, to jest, przepraszam, nie podałem odnośnika, drugi list Piotra, drugi rozdział od 7 wersetu. Wyrwał sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. Czyli znowu ta moc, która przewyższa wszystko w tym glinianym naczyniu, tym Locie była, i tenże Lot jest nazwany właśnie sprawiedliwym. Z kolei do nas, na ten czas, w którym jesteśmy, w objawieniu 3 rozdział i 2 rozdział, mamy teraz 4 przejawy chrześcijaństwa. Jedno to jest Tiatyra, które aż do przyjścia Pana będzie funkcjonować. Drugie to jest Sardes. Trzecie Filadelfia. A czwarte Laodycea. Ja przejmę po jednym wersecie z każdego z tych 3 złych przykładów. Czyli Tiatyra, wiemy, że jeśli dobrze to rozpoznajemy, to reprezentantem jest Kościół prawosławny i rzymskokatolicki i tym podobne grupy. I tam nie ma mocy na to, żeby działać w pełni otwarcie, z otwartą przyłbicą, zwłaszcza w krajach takich jak Południowa Ameryka, gdzie zwyczajnie można przypłacić śmiercią jakiekolwiek przyznanie się do tego, że się nie jest rzymskim katolikiem. Czy też w Rosji, sobie wyobraźmy dzisiaj, gdzie mówi się wręcz, że kto nie uczestniczy w polityce państwa, jest po prostu zaprzańcem wiary, czyli całkowicie to poszło nie takimi torami. I Pan Jezus do tych zgnębionych wierzących w 24 rozdziale, 24 wersecie 2 rozdziału mówi: wam, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki,
którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin. Powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Czyli ci wierzący, będący w takim ciężkim położeniu, mają od Pana Jezusa pocieszenie, że mają się nie łączyć z tymi fałszywymi naukami szatańskimi głoszonymi przez ten system i Pan Jezus nie nakłada na nich innego ciężaru, tylko wytrwajcie, wytrwajcie przy mnie. I też trzeci rozdział, czwarty werset. Lecz masz Sardes. Sardes, jak wiemy, to jest ruch z kolei, który najbardziej jest powiedziane, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły, czyli generalnie zreformowany katolicyzm, zwany protestantyzmem. I tam faktycznie jest, lecz masz Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego, że są godni. I tutaj znowu, nie pozwolili pobrudzić przez te fałszywe różnego rodzaju odkrzywienia od prawdy swoich szat. A z kolei, jeśli chodzi o Laodyceę, no to słynny werset, trzeci rozdział, 20 werset, trzeci rozdział. I tutaj Pan Jezus mówi, że On stoi na zewnątrz, On jest poza tym systemem, nie chcą Go w Nim, nie przyznają się do Niego, ale do tych, którzy mają otwarte ucho na Słowo Boże, mówi, jeśli ktoś usłyszy mój głos i słuchanie jest czynnością, która przyjmuje z zewnątrz słowa Pana Jezusa i otworzy drzwi, czyli wpuści Pana Jezusa i Pan Jezus jest aktywny. Wstąpię do Niego i będę z Nim wieczerzał, a On ze mną. Więc owszem, jest taka sytuacja komfortowa, w jakiej my jesteśmy i Łotr na krzyżu jest przykładem takiego, nawrócony Łotr, przykładem takiego człowieka, o którym w zasadzie nikt nie mógł się dowiedzieć, że jest nawrócony, ale przecież tak nie jest, bo każdy, kto ma Biblię, wie, że ten Łotr został nawrócony. On jest zapisany i każdy wie, że on naprawdę się nawrócił. Te kilka słów, które słyszał tylko Pan Jezus, zostało rozgłoszone na cały świat. Wydał owoc warg wyznających imię Pana Jezusa. Mamy trzy rodzaje owocu. Owoc ducha, opisany w Galacjan 5. Owoc warg wyznających imię Pana Jezusa w Hebrajczyków. I owoc sprawiedliwości zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Też w tym liście Jakuba, od którego zaczęliśmy. Niekiedy nie ma przywileju na to, żeby w pełni się te owoce stały widoczne jako świadectwo dla ludzi z zewnątrz, przez różne okoliczności, czasami narzucone przez system, ale Bóg je widzi.